Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Otworzyliśmy sobie pierwsze okienka w kalendarzu Harry'ego Pottera. Teraz przyszła pora na to, żeby zajrzeć do kalendarza tego flagowego, czyli z LEGO City. Zapraszam. Kalendarz z LEGO City jest takim, jak wspominałem wcześniej, produktem flagowym, który też jest na dobrą sprawę najtańszym kalendarzem adwentowym z LEGO. Można go na Allegro dorwać za jakieś 70 zł. Tutaj są takie typowe elementy świąteczne, czyli jakieś prezenty, jakieś takie, wiecie, scenki zimowe, które się dzieją. Ktoś tutaj jeździ na snowboardzie, tutaj ktoś lepi bałwana, jest i Mikołaj, która figurka to pojawia się co roku też w tych kalendarzach. Tutaj w ogóle jakiś taki zamek ze śniegu z wyrzutnią, wow. Dobra, będziemy oglądać. Oczywiście ja sobie tutaj natnę te plomby, żeby zajrzeć do środka. Otworzymy dzisiaj pierwszych 8 okienek, tak samo jak to było z Harrym Potterem. Też gdzieś tam w kolejce już czeka kalendarz adwentowy ze Star Warsów, więc też będziemy oczywiście do niego zaglądać. Mamy tutaj oczywiście 24 okienka, troszeczkę na nich już widać przecieków, co w środku się znajduje. A tutaj jest plansza do zabawy. Oczywiście to, co wyciągamy z okienek, możemy sobie tutaj poukładać, pojeździć sobie po tym lodowisku. O, widzę, że można grać w karling, spoko. To jest zawsze taka dość dziwna zimowa dyscyplina, jak jest zimowa olimpiada i sobie to oglądam, to tak wciąga, nie? Gość rzuca czajnikiem, który tak naprawdę jest kamieniem, a inni szczotkują i wcale nie sprzątają, tylko chodzi o to, żeby był poślizg. Dobra, zmieniam trochę kadr i wracam do was zaraz otwieraniem okien. Okej, namierzyłem jedynkę, więc startuję już z tym otwieraniem. Co my tutaj mamy? Ano jakiś taki sprzęcik do odśnieżania, nieduży pojazd, o, na kółkach, które są w ogóle takimi zębatkami technikowymi, spoko, żeby oczywiście się wkręcało odpowiednio w śnieg. Dobra, widzę trójkę, widzę czwórkę, o, a tutaj mamy numer dwa, tutaj jest ta wyrzutnia śnieżek. Czy jakieś ciekawe elementy? No, chyba nie bardzo, ale będziemy się później temu przyglądać. Dobra, wjeżdżamy tutaj w okno numer 3. Mamy gościa, który sobie robi selfie. Fajny strój, taki nawiązujący do serii Arctic. A nie, on nie robi sobie selfie. On po prostu ma szczotkę, idzie zamiatać. Ale fajny kombinezon, naprawdę ten futrzany kołnierz bardzo mi się podoba. Tutaj mamy numer 4. I tutaj znalazł się ten zamek ze śniegu. W ogóle mam jakieś takie wrażenie, że ten kalendarz, przez to, że jest tańszy, że nie jest na licencji, to jest taki lżejszy. Jakiś taki bardziej pusty, taki biedniejszy trochę niż ten z Pottera. Może to mylne odczucie, ale niestety tak mi się wydaje. O, tutaj jest super rzecz. Mamy tą nową siekierę. Ona już co prawda pojawiała się na przykład w polibagu z LEGO City ze strażakiem, ale naprawdę fajny element, to raz. W ogóle ogromny worek. Popatrzcie. A nie, ten też był taki. To tu, to by te były mniejsze. Wielki worek na garstkę elementów. Kto to w ogóle ogarnia? To był numer 5, więc tutaj mamy 7, tu 8, a 6, zaraz, jest sobota rano. A, tu jest 6, dobra. W ogóle jej nie widziałem. Tutaj mamy choinkę, gdzie w ogóle, zobaczcie, kotwiczka Sai, której używają wojownicy ninja, tutaj nam zastępuje gwiazdkę na jej wiersz. Wierzchu, na jej wierzchu. I jest i 7. O, tutaj jest chłopczyk z czapeczką ze śmigłem. Zawsze jak byłem mały i oglądałem jakieś durne amerykańskie komedie i dzieci tam miały takie śmigła na czapeczce, też taką chciałem mieć. I w sumie to po latach nie mam zielonego pojęcia po co, bo to wygląda co najmniej głupio. A tutaj mamy jakieś prezenty. No, powiem tak, jak otwierałem okienka z Pottera, to 1.8, zdecydowanie frajda była większa i wydaje mi się, że ta zawartość też wyglądała ciekawiej. Ale dobra, złożę to i dopiero będę mógł to jakoś sensownie zaopiniować.
powiedzmy sobie szczerze, no szału nie ma jeszcze, tak rzućmy okiem na elementy zapasowe. Mamy na przykład dwa śmigła do czapki, spoko, mogą się przydać. Mamy złotą kotwiczkę Sai, może się przydać, a tak poza tym jakieś groszki, serki i to właściwie tyle, plus jeden pin technikowy. No dobra, przyjrzyjmy się w takim razie temu wszystkiemu z bliska. Tutaj mamy ten sprzęt do odśnieżania. Bardzo prosta konstrukcja, taka powiedziałbym zrobiona trochę nawet na siłę. Szału nie robi. Wizualnie naprawdę jest no, taką pokraką. Szczerze mówiąc, nawet do magazynu LEGO City są dodawane często ciekawsze konstrukcje. Jakieś takie małe pojazdy, które są po prostu zmontowane w o wiele ciekawszy sposób, są ładniejsze i bardziej estetyczne. No to mi się po prostu nie podoba. To okienko numer 2 to jest w ogóle... Fajny jest ten element, ta wyrzutnia w tym niebieskim kolorze, a tak poza tym to jest w ogóle straszne. Tutaj mamy jakiegoś tajla, tutaj wstawiony jest, kurczę, ten taki transparentny niebieski klocuch. Tutaj mamy elementy, które mają oczywiście symulować wielkie śnieżki, którymi możemy miotać. Paskudne to jest na maksa. Ale za to podoba mi się ten gość. W ogóle ja kojarzę, że chyba ta główka, właśnie do tego ja też myślałem, że on sobie robi selfie, że to jest ten sam koleś, który w People Parku, tym takim parkowym, gdzie była, wiecie, ta ścianka wspinaczkowa, ten fajny namiot, właśnie był gość chyba w takiej hawajskiej koszuli, który robił sobie selfie, miał takiego wąchola. Bardzo fajna jest ta buźka, taki, zobaczcie, szeroki uśmiech, naprawdę masa ekspresji. Tutaj, mniej więcej to właśnie symbolizuje ta minka. Ale podoba mi się cały jego strój, super wygląda tutaj to futerko, bardzo ładne zagięcia też na tym wielkim takim puchowym kapturze, do tego kurtka z nadrukiem z przodu i z tyłu, nóżki bez nadruków, no i szczotka, naprawdę całkiem sympatyczna minifigurka, mnie się podoba. Tutaj mamy bardzo prosty zamek zrobiony ze śniegu i lodu, taki w sumie bez szału. Mogą się po prostu nam przydać te transparentne niebieskie elementy, ale naprawdę no to zero jakiegokolwiek wyrazu, to jest straszne. Jak na razie minifigurka wygrywa. Okienko numer 5. Okej, mamy świetną siekierę, naprawdę ona jest ładna. Tutaj zobaczcie, ta końcówka jest zaostrzona. Oczywiście wyobraźni, bo nic mi się nie dzieje. Nie można oczywiście się uszkodzić siekierą z LEGO, chyba że się ją połknie, no to może prędzej. Jest to taka siekiera typowo strażacka, taka duża, profesjonalna. No ale to rozumiem, że są po prostu kawałki drewna do pocięcia na pieńku, na którym je tniemy. Można było dać tego tajla bez jumpera, z nadrukiem tych przeciętych, wiecie, kawałków drewna. Miałoby to sens, ale fakt faktem, nie wpięłoby się. No i trzeba by było dać fajny element, trochę bez sensu. Siekiera na plus. Choinka, co roku LEGO widzę, że ściga poprzednie dziwne choinki tymi nowymi i chce je wyprzedzić, bo choinki ozdobionej kotwiczką Sai nawet nie miałem w najśmielszych snach, a tutaj ją mamy. Jest co najmniej dziwna. I wiemy, że to jest kalendarz adwentowy, więc wiemy, że to jest choinka, tak na pierwszy rzut oka, czy ktoś od razu pomyśli, że to choinka? Niekoniecznie musi tak być. Chłopczyk ze śmigłem spoko, minus taki, że śmigło się nie kręci, bo jak je wepniemy i chcemy nim pokręcić, to kręci się od razu czapka. Średnio podoba mi się buźka, bo taka jest mało sympatyczna, zobaczcie, te brwi jakoś tak pokurczone w dziwny sposób. Uśmiech taki, jakby bardziej chciał mi wbić kosę pod żebro i mnie skroić, aniżeli wesoły dzieciak, który zajada się ciastkiem, więc dziwne. Chyba że jest z faweli, to może bym to zrozumiał. Tutaj mamy ciasteczko, które oczywiście dobrze znamy, czy to z Friendsów, czy na przykład z saszetek z Pottera, gdzie Jacob Kowalski miał podobne ciastka w walizce. Tutaj sweterek, spod którego wystaje koszula, gdzieś tam powywijana delikatnie, z tyłu jakieś ściegi widzimy. No i tyle, krótkie, nieruchome nóżki. No i jeszcze prezenty nam zostały w okienku numer 8. W okienku numer 8 albo w okienku 8. No i tak, tutaj dziwny prezent, bo zakładam, że tu ktoś mógł dostać buta. Tak, jednego buta, tak to jest zapakowane. I szczerze mówiąc, średnio, no bo co można zrobić z jednym butem? No chyba że się ma jedną nogę, to może być przydatne. Dziwny prezent. Tutaj zakładam, że ktoś dostał papier toaletowy owinięty w papier do pakowania. Też prezent, znaczy okej, jak kogoś przypili, to może się prezent przydać. Dopiero ten prezent wygląda w miarę normalnie, ale po co te szczeliny? Można było dać po prostu brika 2x2 i załatwić temat w sposób prostszy. No ale te prezenty to też są zawsze tak wciskane na siłę do tego kalendarza.
I muszę niestety z przykrością stwierdić, że jeśli chodzi o okienka 1.8, no to Potter City zaorał, bo i to, co było w okienkach jakościowo i też ilościowo, było tego więcej, było ciekawiej, składałem przede wszystkim to chyba nawet dłużej, dość sporo dłużej to składałem, jeśli chodzi o Pottera. No a tutaj jest tak jak co roku, no czyli po prostu dostajemy kalendarz relatywnie tani, bo tak jak mówiłem, można go za pewnie jakieś 70 parę złotych dorwać. I spoko, możecie poczuć klimat, możecie sobie trochę takich elementów właśnie miejskich w stylu śnieżnym, przypruszonych właśnie odrobiną śniegu, wrzucić do jakichś swoich miejskich konstrukcji. No ale to tyle, bo to jest po prostu jak co roku, tak jest sobie. Jeszcze okej, powyciągamy inne rzeczy z tego kalendarza. Czekam na tego gościa, który jeździ na skuterze śnieżnym i jest fajny, ma fajną buźkę, taką starszy gość z brodą, fajne włoski, no ale nie ma tutaj zbyt wielu plusów, więc jeszcze trzeba sprawdzić też ten Star Warsowy, a i City oczywiście otwierać dalej. A na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!